Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Verbel, a to będą oczywiście kolejne samony dla widzów. Tym razem będą znacznie większe, no i przede wszystkim będą one dla Rufiego po raz czwarty, także szybkie przedstawienie, a następnie zrobimy no prawdopodobnie około 1300 samonów, a dodatkowo, uwaga, bazowo 1064 losowania aż u astrologa, także no u astrologa na pewno będzie się działo. Także 240 poziom konta, 36,4 jeżeli chodzi o kampanię. Zauważyłem, że dużo osób właśnie stoi na tym odcinku. Jeżeli chodzi o wydawanie gotówki, że tak powiem, to coś wydane było, no bo oczywiście nie ma paczki startowej, prawie poziom 11 jeżeli chodzi o VIP-a, także nie było wydane na pewno dużo, coś było, ale nie były to jakieś ogromne ilości. Jeżeli chodzi o boskie próby, to mamy tutaj 32 poziom, 36, tutaj 28, 36 razy 2, 39, kilka razy 36, no i tutaj poziom 0 już wszędzie. Także przy okazji boskich prób, no tam trzeba troszkę popracować, wiadomo. Leśne istoty na poziomie 366, świetliści, piętro 359, zwierzoludzie 328, niemartwi 367, podziemcy 106, także tutaj trzeba popracować, niebiańscy 153, no i tutaj też by się przydało, ale zwłaszcza chodzi o podziemców, bo ci są najniżej. Następnie ogólna królewska wieża na poziomie 523. Także lecimy już do postaci, no i liczymy, ile tych postaci mamy na poziomie wzniosłym. Także 25, 30, 35, 40... 40 postaci? Czy się pomyliłem? 25, 30, 35, 40 postaci na poziomie wzniosłym. Jednak jest już paru kandydatów do poziomu wzniosłego. No i po tylu samonach, po tylu astrologach na pewno jeszcze parę postaci po tym filmie dojdzie. A jeżeli chodzi o plus 30, to już sprawdzamy, ile takich postaci tutaj mamy. Także jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 postaci na plus 30. Także akurat jeżeli chodzi o przedmiot sygnowany, to jest w porządku. Kryształ rezonansu, mamy tutaj 390 poziom na 440, także 50 poziomów w zapasie, więc tak naprawdę nie musimy aż tak bardzo się przejmować. Jeszcze raz policzę te postacie, bo nie daje mi to spokoju. 25, 30, 35, 40. Dobrze policzyłem. Nie ma tutaj żadnych błędów, także jeżeli chodzi o gospodę pod dębem, no to mamy 118 mebelków czerwonych i tutaj jest jeszcze 10, czyli 128. Tak na szybko przejrzymy, Daimon Ferael 9×9, nie będę wam tutaj za bardzo przedłużał, tak na szybciutko, Rosaline 9 mebelków czerwonych, Lyca oraz Aeron również 9 mebelków czerwonych, tutaj mamy Safię, no i w sumie tyle. Tutaj Ainz. Jak najszybciej trzeba go zrobić na 9×9, to jest taka podstawa, jeżeli chodzi o międzywymiarowych. No i bliźniaki 9×9, no nie wiem czy akurat tutaj, jeżeli chodzi o bliźniaków, to było warto, no ale każdy gra po swojemu, nie będę oceniał. Jeżeli ktoś lubi daną postać, to może ją maksować, nawet Tejna. 62 poziom, pradawne drzewo, 45, 30, 25, 35, no i 47. I teraz nasze oczekiwania, czy też oczekiwania Rufiego w sumie, no to zrobienie, może zaczniemy od postaci premium, Lukrecji na poziom jednej gwiazdki, czyli potrzebujemy aż 15, tak, 15, żeby zrobić na jedną gwiazdkę i następnie lecimy w Mehirę, jeżeli chodzi o zwykłe postacie, to chcemy Krena zrobić, no i do tego brakuje nam 4 kopii z tego co widzę, także jest to oczywiście do zrobienia. Następnie Raku, brakuje 5 kopii. No i 2 postacie z niemartwych, czyli Silasa, 5 kopii nam brakuje, no i Desira, kopii 6, także tutaj może być troszkę ciężej. No i gdzieś tam powiedzmy w oddali, daleko będzie Hodkin. Także 150 postaci mamy tutaj na 550, także nieźle Rufi poleciał. Także naprawdę no to się chwali, 400 wolnych miejsc, no to jest pełne przygotowanie na pewno na film, nie? Tutaj nie można odmówić idealnego wręcz przygotowania. Także lecimy, zaczynamy od kamieni, otworzymy standardowo na 2 razy, raz 30, potem 36 i później jeszcze będą, w sumie te drugie otworzenie będzie jeszcze większe, więc może zrobimy to inaczej, 36 i to co bierzemy z poczty, także lecimy. I czy dostaniemy cokolwiek z tej listy takich najbardziej pożądanych? Nie dostaliśmy z tego co widzę to nic chyba, nie? Nie ma żadnej z tych 4 postaci, które wymieniałem, nie ma też żadnej postaci premium. Także pierwsza partia niestety dosyć słabo. Zobaczymy jak pójdzie z drugą partią, ale odbierzemy tutaj skrzynkę. No i zobaczymy ile tutaj będzie w tej drugiej 40, także ta druga będzie jeszcze większa. Czyli łącznie 76, nie? Jeżeli na 76 nie poleci żadna postać premium, to już będzie mega pech. Ale zobaczymy. Naprawdę nie ma żadnej postaci premium. Twórcy tutaj na pewno chyba, ja nie wiem, mam wrażenie, że oni tutaj obniżają szanse, no żeby na 76 samonów z fioletowych kamieni nie poleciała żadna ani jedna postać premium. No to jest po prostu jakieś nieporozumienie. No ale mam nadzieję, że przynajmniej odbijemy sobie na astrologu. Także zobaczymy, czy dostaliśmy coś, co chcemy, tak na szybko. Przegląd linia po linii. I z tego co widzę to nie. Także na razie mamy ogromnego pecha, nie? No ale to jest dopiero początek. Mamy jeszcze mnóstwo samonów, mamy ogromną ilość astrologów wręcz. Więc to jeszcze wszystko da się odbić. Także na początek standardowo wznoszenie. Dobrze, że dodali tą przyspieszoną prędkość, bo inaczej byłoby dosyć słabo. Ale nadal brakuje mi tutaj przycisku z gwiazdką i wszystkie postacie właśnie jednym przyciskiem. No może kiedyś się doczekamy. Także Baden leci na 4 gwiazdki, także jeżeli chodzi o gwiazdkowanie to no trochę tego będzie, ale naprawdę jestem w szoku, że na tyle samonów z fioletowych kamieni to jest tyle zbierania, potencjalnie jeszcze wydane pieniądze, no i nie dostaniemy ani jednej postaci premium, nawet jakiejś flory, nawet jakiegoś Wukonga, no po prostu strasznie słabo. Twórcy, jeżeli to oglądacie, a wiem, że nie oglądacie, to proszę tutaj zwiększyć szanse, bo to jest chore. Naprawdę zdarzało się, że otwierałem tam po 20-30 i leciały 4 postacie premium, a tutaj stylu nic, nie? No ale dobra. Lista życzeń, Rowan Gwynedd, Rein, Estrilda Hendrik, Dres, Taidus, Kren, Tali, Skriat, Raku, Lorsan, Pippa, Saurus, Lyca, Daimon, Ferael, Desira, Hodkin oraz Silas. Także zaczynamy standardowo od serduszek, których będzie 9 pojedynczych, niestety. Ale mamy pojedynczą elitkę z serduszek, czyli Gwyneth, to jest zawsze mile widziane. Nie wiem dokładnie ilu tutaj można elit się spodziewać, no bo to jest naprawdę duża ilość tych samonów z serduszek. Ale no nie wiem, no z 10 powiedzmy, że minimum, nie? Tak strzelimy na oko, bo tutaj nie ma żadnej gwarantowanej, więc to równie dobrze może być 0, a może być 50. Mamy Karena, także no rozkręcamy się, nie? Hodkin, dobra, czyli gra nam wynagradza brak premium z fioletowych kamieni, bo już mamy 3 elitki, w tym 2 te co chcemy. No tylko mam nadzieję, że na tym się nie skończy i tutaj będzie dużo, dużo więcej. Też się cieszę, że te samony pójdą bardzo sprawnie, bo jest dużo miejsca. Naprawdę to jest duży komfort robienia samonów. Niektórzy dawali mi na przykład po 1000 samonów i mieli 20 miejsca, nie? To musiałem ulepszać. Desira. Fajnie właśnie jak ktoś przyjdzie przygotowany. Od razu wszystko idzie sprawnie. Cyk, cyk. Samonki zrobione. Także za tak dobre przygotowanie proszę tutaj dać jak najwięcej elit. Potencjalnie jeszcze postacie premium proszę tutaj zwrócić za kamienie. Mamy Lykę. Mamy Dreza. No liczę tutaj zwłaszcza na astrologa. No już na tym etapie, mimo że samony nadal są ważne, myślę, że głównie astrolog tutaj się już liczy, nie? Także mamy Tali. No jeszcze jedną elitkę mu tutaj dajcie minimum. Teraz elitka. Niestety nie tym razem, tak? No dobra, to zobaczymy, czy przypadkiem nic nie może wpaść na 5 gwiazdek. Może wpaść, także dobrze, że tutaj wróciłem, bo oczywiście nie chcemy nic tutaj nadmiarowo. Estrilda może pójść chyba, czy nie może pójść? Może pójść, tak, tylko... Gdzieś tutaj się zgubiłem. Generalnie mi się tutaj świeci, nie? Więc miałem chyba, że... Myślałem, że będę mógł połączyć tutaj na Lite Plus, ale no dziwne, dobra. Mniejsza o to. Robimy tą Lycę, żeby nie przedłużać. Nie no, świeci mi się to Estrilda. Ale przecież jeszcze... Nie no, może być zrobiona, więc... Albo jestem ślepy. No na pewno tak nie było, na pewno się tak nie pokazywały w ten sposób przed chwilą. No ale dobra, no mamy zrobioną Estrildę, także wracamy tutaj. Tutaj usuwamy oczywiście Lycę. I co by tutaj ci dać, nie? Respen, Gorwo. Kas bym odrzucił, na razie ja bym ci dał Gorwo. Szczerze mówiąc, chyba że przejrzymy, co tam ci najbliżej jest do poziomu wzniosłego. Jeżeli chodzi o Seirusa, to brakuje 2 kopii Seirusa, jednej nawet. Ulmus, tutaj mamy jakieś 2 kopie, także 2 kopie Ulmusa ci brakują, 1 kopia Seirusa. Także może dobra, tego Seirusa byśmy ci dali, żebyś sobie go tam w przyszłości za 2 lata zrobił. Zresztą Gorwo jest na liście. Bo oczywiście go dodałem przed chwilą, więc wyrzucamy. No i dobra, lecimy, żeby już nie przedłużać. Także tutaj naprawdę będzie dużo, minimum 21 gwarantowanych, jeżeli się nie mylę. Także tutaj też się będzie działo. No mam nadzieję, że stylu mamy prawie 800 łącznie. No jakieś podwójne, potrójne, jakaś postać premium, chociaż jedna. Jeżeli nie będzie żadnej postaci premium ani na fioletowych kamieniach, ani tutaj, no to trochę przykro, nie? Tali, Hendrik, Ferael, no spodziewam się przynajmniej jednej postaci premium. I tak może polecić ze zwykłych, jeżeli jesteś nowym graczem i się nad tym zastanawiasz. Mamy Krena. Przypominam, standardowo mamy tego Seirusa właśnie. Przypominam, że gwarantowana jest co 30. Także na chwilę damy ci Ulmusa, raptem 2 kopie co 30, ale nie liczą się tutaj serduszka. Mamy Rein, czyli zwoje frakcyjne, diamenty tutaj obowiązują. Przy gwarantowanej co 30 nie obowiązują serduszka. Tam mieliśmy Tali, tak przy okazji. O, mamy Zaphraela, także nie jest to postać, którą chcemy jakoś bardzo. Ale jest to postać premium, także nadrabiamy. Mamy też Silasa. Mamy tutaj Hodkina, także w sumie fajnie. Mimo że Hodkin jest gdzieś tam w oddali pożądany, to no niech leci, nie? Dobra, mamy Dresa. Także na ilość elitek narzekać jakoś bardzo nie możemy, ale jakiejś tutaj potrójnej się spodziewam. Jest podwójna, jest Hodkin. Mamy Estrildę. Także elita z elitą, troszkę gra nam wynagradza. Teraz będzie gwarantowana na przykład i będzie to znowu Hodkin, także bomba. Także okaże się, że Hodkina ci zrobimy jako pierwszego, mimo że go wcale nie było, znowu Hodkin. Mamy Hendrika jeszcze. Może jak będzie 200, Ferael. Albo dobra, może już udamy się do świątyni, żeby nie przeszarżować jakoś bardzo. Ale widzę, że jest w porządku sytuacja. Nic tutaj nadmiarowego nie będzie. Także robimy Feraela na 2 gwiazdki. Nie mogę się już doczekać astrologa. To właśnie przy astrologu są największe emocje zawsze. Nie żeby coś, ale samony no już tak trochę się przejadły, nie? Nowym graczom pewnie jeszcze nie, ale komuś, kto gra na przykład 2 lata, czy tam nawet dłużej, no to na pewno, zresztą widać po wyświetleniach, już te samony tyle nie robią. To oczywiście całkowicie rozumiem, ale miło, że ktoś jednak przychodzi je oglądać. Mamy Hendrika. Ale ten astrolog na pewno ratuje sytuację. Mamy Feraela. No jakaś potrójna na koniec, jakaś postać premium może. Oczywiście Silas jest bardzo mile widziany. Mamy Gwyneth i mamy Rowana. Także będzie trzeba zdecydować, na co wydajemy zwoje frakcyjne. Tutaj mam zdecydować, mamy Ulmusa, tego jednego właśnie. Także jeszcze jeden i mógłbyś go robić tam w przyszłości na poziom wzniosły. Także jest Raku, którego również chcemy bardzo. Na razie o drzewku nadal pamiętam, także możecie być spokojni, zresztą na ostatnim filmie drzewko zostało pokazane. Więc się trochę zrehabilitowałem, mam nadzieję przynajmniej. Mamy Feraela, mamy też Rowana. I teraz tak, taki szybki przeglądzik, bo być może będziemy robili jednak pierw astrologa, no bo tam lecą też karty i to może troszkę się sytuacja zmienić. Także szybki przegląd, bo oczywiście nie śledzę tego na bieżąco. Jeżeli chodzi o Krena, to ilu kopii nam brakuje do tego Krena? Mamy tutaj 2 kopie, czyli brakuje nam nadal 2, dobra? Jeżeli chodzi o Raku, to moglibyśmy go zrobić już teraz na Legendę Plus i tak zresztą zrobimy, żeby mi się tutaj nie walał bez sensu. Także leci tutaj Raku, ale nie będę go wznosił, bo nie wiem, czy chcesz. Także dobra, także Raku dalej 4 kopii nam brakuje. No i najważniejsza frakcja, bo tutaj chcemy aż 3 postacie. Także jeżeli chodzi o Silasa, to od razu może go zrobię. Bo widzę, że też można, także... Dobra, też nie będę wznosił. Dobra, czyli... Mamy tutaj raptem 1 kopię Silasa, czyli jeszcze 3 brakuje. Desira wpadła 1, czyli 5. Hodkiny mamy tutaj... 5 Hodkinów aż mamy, także 3 brakuje. Więc potencjalnie na ten moment... Myślę, że pójdziemy od razu chyba w tych niemartwych. Tak naprawdę, bo tutaj aż 3 postacie chcemy, no i nie sądzę nawet, żeby udało się te wszystkie postacie dostać z karty do astrologa, no nie oszukujmy się. Więc po prostu pójdziemy w niemartwych, bo tutaj właśnie aż 3 postacie są, u zwierzę ludzi jest 1 i u leśnych istot też jest 1. Zawsze możemy pójść w karty gwarantowane właśnie tam, a tutaj chcemy właśnie te 3 postacie. A tymczasem dostaniemy 2 postacie, których nie chcemy, w pierwszej kolejności oczywiście. Także jest 5 postaci na liście. Gwyneth mogę zmienić, ale to już nie ma znaczenia, bo i tak nie będziemy robili zwykłych samonów, więc po prostu, nie wiem, dodam byle kogo, bo i tak nie będzie już to obowiązywało. Także chcemy Desirę, Hodkina, Silasa, a dostajemy ciągle Daimona i Feraela. Także gra naprawdę robi brzydkiego psikusa i znowu Daimon i znowu Ferael, no po prostu... Masakra. Oczywiście to są bardzo dobre postacie, ale chcemy inne, chcemy Silasa, chcemy Hodkina dokładnie. Mamy znowu Silasa, także jeszcze chyba 1 i będzie jeszcze jedna gwarantowana i Daimon, no i tyle. Także trochę lipa, nie? Masakra, ile tych Daimonów poleciało, ile tych Feraeli poleciało. Tak mówię, no takie narzekanie może być dziwne dla was, ale chcemy nowe postacie na poziomie wzniosłym, tamte 3 wymienione, więc to jest bardzo niekorzystna sytuacja, bo skończy się na tym, że będzie brakowało po 1 kopii i to jest zawsze wkurzające mega. Także zobaczcie, do Silasa brakuje 1 kopii nadal, do Hodkina mamy tutaj 6 kopii, czyli brakuje 2, no i Desira jest daleko akurat, więc Desira to tam co innego. Dobra, no to co, no udajemy się do astrologa. 15 kopii Lukrecji potrzebujemy. Mamy 1064 tutaj losowania, więc no gwarantowanych aż tylu nie będzie, ale liczę przynajmniej na, no, na minimum 20 kopii premium. Zobaczymy, jak to będzie. To jest takie minimum, które musi wpaść. No i dobrze się zaczyna, bo mamy 1 kopię. No tak jak mówię, no samony poszły raczej... Znaczy samony nie poszły źle, bo mamy dużo kopii. Kamienie fioletowe bardzo źle poszły. Nie dość, że nie było postaci premium, to jeszcze nie było tych postaci, które chcieliśmy. Mam nadzieję, że tutaj odbijemy się na astrologu. Jest druga Lukrecja. Może jakieś diamenty? Może jakieś podwójne, potrójne premium? No na pewno nie chcemy takiego tempa, jakie teraz mamy. Zdobywania postaci. No nie wierzę, że aż taki pech będzie. Raptem dwie kopie, jest trzecia. No dawać, dawać, no musi to się stać na astrologu. No bo gdzie indziej teraz? No nie wierzę, ile tych fragmentów do artefaktów. Jest kopia numer 4. No jakaś jedna po drugiej, podwójna, no cokolwiek tutaj. Naprawdę dajcie mu trochę radości, tak? Z tej gry. Jest kopia numer 5 i to trochę szybciej niż gwarantowana. Więc powiedzmy, że moje narzekanie się tutaj sprawdza. Jest kopia numer 6 od razu. Bomba, o to nam chodzi zresztą. No dawać, dawać tutaj. No na pewno nie o takie pule walczyliśmy. No dawać, dawać. Jest numer 7. Jeszcze 8. Później oczywiście w trakcie będziemy sprawdzali, żebym się nie pomylił. No jest troszkę kart fioletowych, ale tutaj zależy nam na postaciach premium. No i oczywiście na diamentach potencjalnych. Nie wiem, czy teraz nie będzie numeru 8. Tak, jest. Gwarantowana z astrologa jest co 70, jeżeli ktoś by się zastanawiał. Nie jest to nigdzie potwierdzone, ale no wiele osób przetestowało, w tym ja. Na wielu moich filmach jest to sprawdzone. Nigdy nie było powyżej 70 gwarantowanej. Zawsze do 71 kopia przynajmniej leciała. Także brakuje nam jeszcze 5 kopii do wzniosłego. Tak, 5 kopii. No i 2 jeszcze na jedną gwiazdeczkę, czyli 7 kopii jeszcze. No to się na pewno uda. No i mamy jedną już. Także jeszcze 6. No musi być jakaś podwójna. No przy tylu losowaniach, żeby nawet podwójnej nie było. No już nie mówię o jakichś potrójnych. Dobra, jest numer 2. Ostatni astrolog był aż tak bardzo udany. No to żeby nie było, że ten będzie taki średni, nie? Chcemy jak najlepiej. Zawsze lubię wam dostawać dobre rzeczy. Robić dobre samony. No 3 karty niebieskie. Jest numer 3. To się jeszcze może rozkręcić, pamiętajmy. No jest naprawdę ogromna ilość tutaj diamentów. Jest numer 4. Teraz jakaś potrójna i lecimy w Mehirę. Jest numer 5. No dawać, dawać. Serio znowu gwarantowana tylko. Która będzie teraz albo następna? Dobra, jest. Także upewnimy się, że wszystko w porządku. Też robiąc astrologa podoba mi się to, że leci ogromna ilość tutaj esencji. Także naprawdę po takiej konkretnej sesji u astrologa można wbić parę poziomów nawet. Jeżeli chodzi o kryształ rezonansu. Także dobra, robimy tak. Robimy na poziom wzniosły. I brakuje jeszcze jednej kopii, żeby zrobić ją na jedną gwiazdkę, bo przypominam, że mieliśmy zrobić jedną gwiazdkę. Także mam nadzieję, że uda się dostać w miarę szybko, bo jeszcze chcemy zacząć Mehirę robić. No znowu będzie tylko gwarantowana, która będzie teraz chyba? Tak. Także trochę słabo, nie ukrywam. Znaczy jest 15 kopii i wypadnie jeszcze dużo więcej. Przynajmniej parę kopii Mehiry wpadnie, więc tragedii nie ma oczywiście. Ale no mogłoby być dużo lepiej, nie? Żadnej podwójnej, żadnych diamentów. I teraz taki malutki bonus, bo Rufi tutaj powiedział, że mogę zrobić Mehirę od razu na plus 30. Także taka mała ciekawostka. Taki mały dodatek powiedzmy. Będzie robienie Lukrecji od zera do bohatera. Także taki mały przerywnik w summonach. Zazwyczaj tego nie robię. Tylko pytanie, czy tutaj starczy w ogóle, nie? Nie wiem, czy masz tutaj dostateczną ilość tych złotych. Bo trzeba 300. No nie starczy ci. A nie starczy, dobra. Jest ok. Ledwo, ledwo na styk, ale starczyło. Także od razu lecimy do plus 30. Przeszarżować raczej nie przeszarżujemy, ale muszę się pilnować. Nie, dobra, dobra, będzie ok. Także mamy plus 30. Także Mehirka zrobiona właśnie od 0 do plus 30. Proszę bardzo, od elity do poziomu wzniosłego. Także taki, myślę, że fajny dodatek. No i lecimy w Mehirę, nie? No i ile my tej Mehiry potrzebujemy? 12 kopii. Także to się raczej nie uda. Aż tyle tutaj nie dostaniemy, nie sądzę przynajmniej. Oczywiście tego ci życzę, żebyś dostał nawet więcej. Ale no to by musiał się naprawdę... O, dobry początek. Ale tutaj musiałby się naprawdę wydarzyć jakiś cud. No może. Kto wie, może to jest ten dzień, ten odcinek. Już na razie się na to nie zanosi. Mamy numer 2. Będzie też duża ilość właśnie kart fioletowych. No chcemy tutaj jakąś Mehirę. Dawać Mehirę, dawać diamenty. Jest numer 3. No chyba dzisiaj nie jest dobry dzień na robienie. Zazwyczaj na ostatnich filmach naprawdę jedna po drugiej podwójne leciały, diamenty przecież leciały. Tutaj ilość kopii będzie się zgadzała. O, mamy podwójną, proszę bardzo, troszkę narzekania i od razu zaskoczyło. Także jest już 5 kopii, 6 kopii. Widzicie, trzeba ponarzekać, trzeba powyzywać, no i wtedy na pewno zacznie lecieć. Jest numer 7. Oczywiście wyzywał nie będę, bo mi YouTube zaraz oznaczy tam algorytmami. Jeżeli będę przeklinał, to muszę to zaznaczyć na filmie i wtedy mniej osób ten film zobaczy, mniejszej ilości się wyświetlą reklamy i tak dalej. Mamy numer 8, mamy numer 9, dlatego jeżeli zastanawiacie się też, dlaczego ja na filmach nie przeklinam, chociaż czasami mam ochotę, no to właśnie dlatego, jeżeli jest nagość, trzeba ją zaznaczyć, jeżeli są wulgaryzmy, to też trzeba to oznakować. No i wtedy zasięgi będą troszkę mniejsze. Także dobra, brakuje jeszcze 3 kopii, także myślę, że jest to do zrobienia. Tylko, że trzeba troszkę szczęścia oczywiście, bo gwarantowana tutaj będzie jeszcze chyba tylko jedna. No ale może, zobaczymy. Fajnie się rozkręciło później, nie? No dawać. Jakaś potrójna na koniec imprezy i... Dobra. Także... No proszę bardzo, także mamy jeszcze 3 szanse na otrzymanie jednej Mehiry. No i to by było takie naprawdę na koniec taki zwrot akcji, którego niestety nie będzie, ubolewam, ale zabraknie ci jednej kopii. No po prostu masakra. To jest chyba najgorsze uczucie, nie? Zabraknie jednej kopii. No i co tutaj teraz uczynić? Także dobra, zrobimy tą Mehirę. I zaraz zobaczymy. Także brakuje jednej kopii, nie? Czyli brakowało nam kopii 12, brakuje nam jednej, czyli 11 dostaliśmy. Dostaliśmy 15 kopii Lukrecji i 11 kopii Mehiry. To oznacza, że dostaliśmy łącznie 26 kopii premium u astrologa. Także liczbowo to się zgadza, nie? Myślę, że tyle to jest ok liczba, ale naprawdę zdarzało się, że no, zobaczcie chociażby ostatni film, gdzie dostaliśmy przy niecałych 600 astrologach dostaliśmy aż 18 kopii i 30 000 diamentów, więc biorąc pod uwagę fakt, że tutaj jest prawie 2 razy więcej, no to teoretycznie powinniśmy dostać ponad 30 kopii, a dostaliśmy 26, więc rozumiecie, o co mi chodzi. Generalnie liczba się zgadza, ale jeżeli by się tak przyczepiać do takich już mega szczegółów i porównywania z innymi filmami, no to ta liczba nie jest jakaś ogromna, nie? Także ile tutaj mamy łącznie kart? Tutaj mamy 20, 29, 36 fioletowych kart, więc może na początek otworzymy świetlistych, bo ja nie wiem, co tutaj chcesz, i otworzymy, no w sumie już resztę wiemy, co chcesz. Tutaj chcemy Krena i dostaniemy tego Krena. Tutaj chcemy Raku i dostaniemy dwie kopie Raku, spoko. No i tutaj chcemy te trzy postacie, czyli Desirę, Hodkina oraz Silasa. Dostaniemy jednego Silasa, także bomba, bo właśnie chyba jednego brakowało tylko. No i Daimona możemy zrobić na 5 gwiazdek, nadal pamiętam o drzewku, to tak jakby co. Także zostały nam do otworzenia karty. Pytanie, czy możemy zrobić jeszcze jednego astrologa? Będziemy mogli, proszę bardzo, także dojdzie jeszcze jeden astrolog. Tak na zakończenie. Także trzymajcie kciuki, to może być naprawdę zwrot akcji. Przytrzymam specjalnie dłużej, trzymamy kciuki i niestety nie będzie żadnego zwrotu akcji. A szkoda, bo to by było naprawdę fajne, nie? Odbieram diamenty i cyk, jedna mehirka, no i poziom wzniosły. Tutaj mamy Aerona, tak? No dobra. Także szybki przeglądzik. Jeżeli chodzi o Krena, to brakuje nam jednej kopii Krena, nie? Tak, jedna kopia Krena. Jeżeli chodzi o Raku, gdzie tutaj jest, dwie kopie są. No i chyba w sumie tyle, brakuje nam nadal dwóch kopii, nie? Także no Raku raczej odpuścimy. Dobra. No i jeżeli chodzi o niemartwych, bo tutaj jest najważniejsze tak naprawdę. Czyli Silas może iść na poziom wzniosły, jeżeli będziesz miał oczywiście odpowiednią ilość fooda. Jeżeli chodzi o Hodkina, to brakuje nam dwóch kopii. No i do Desiry brakuje nam nadal 5 kopii, tak? Czyli jedna kopia Krena. No ja bym tutaj coś wydał na zwierzędzi, żeby spróbować dostać tego Krena. No dobra. Próbujemy. Tutaj mam oczywiście wolną rękę, żeby nie było. Po prostu mam robić to, co będzie najbliżej. No i tak się złożyło, że najbliżej jest właśnie Kren. Więc to będzie najbardziej logiczne. Tylko mam nadzieję, że uda się dostać tego jednego Krena. Safia. Kazos. No chyba Kren nam nie będzie dany. Przynajmniej jeżeli chodzi o te karty. Bo mamy jeszcze karty tutaj. No, jest Kren, dobrze. Także Krena mamy skończonego. Jeżeli chodzi o ilość kopii oczywiście. Bo tak nie do końca skończonego. Nie będę tutaj nic wznosił, bo nie wiem, czy mogę. Możemy zrobić Hendrika. Bo takie tam wzniosłe to raczej mogę. Domyślam się, że Krena też mógłbym zrobić, ale no nie chcę się rządzić na koncie, wiadomo. Także nie będę. Czyli teraz brakuje nam dwóch kopii Raku, dwóch kopii Hodkina i 5 Desiry. No więc myślę, że najlepiej będzie pójść w niemartwych, bo tutaj chcemy aż dwie postacie. I dostaniemy Desirę, także spoko. Dostaniemy Teuin. Dwie kopie Hodkina, to by było idealnie. Ale szansa na to jest raczej malutka. Keltur. Daimon, który jest już na 5 gwiazdkach. No i Torn. Także tutaj się nie udało, niestety. No ubolewam, że tak powiem. Także chyba wszystko już tutaj mamy, nie? Tutaj jeszcze ci się coś świeci, ale to już nawet jakbyś dostał diamenty, to nic nie zmieni. Więc chyba mamy już skończone wszystko. No chyba tak, nie? Tutaj jeszcze pewnie Wukonga wymienisz, tutaj Flora myślę. I tutaj generalnie mogliśmy tutaj Silasa, ale i tak dostaliśmy go wcześniej, więc spoko. Więc to by było na tyle, nie? Także takie podsumowanie może zrobimy. Najpierw właśnie podsumowanie, następnie udamy się do drzewka, spokojnie pamiętam. Także tak, jeżeli chodzi o cele premium, to łącznie dostaliśmy 26 kopii premium u astrologa, co jest wynikiem oczywiście jak najbardziej w porządku, ale biorąc pod uwagę inne filmy, no jeżeli ktoś by się zajął taką szczegółową matematyką, przeliczaniem tego wszystkiego, porównywaniem, To nie była aż tak ogromna ilość, bo spodziewałbym się tutaj no, nawet 30 kopii, no ale tak wyszło. Zrobiliśmy Lukrecję na poziom jednej gwiazdki, no i prawie udało się z Mehirą, do której zabrakło jednej kopii niestety, ale to już niedaleko, bo zrobiliśmy też kilka właśnie astrologów, więc do gwarantowanej jest niedaleko. Jeżeli chodzi o Krena, to on może iść na poziom wzniosły, więc tutaj się udało. Jeżeli chodzi o Silasa, to on również może iść na poziom wzniosły. Nie udało się z Hodkinem, ale to był trudny cel, bo nie było na początku filmu żadnego. Tak samo było mało kopii Desiry, więc to też był dosyć trudny cel, który się niestety nie udał. No i jeżeli chodzi o Raku, no to brakuje nadal 2 kopii. Więc myślę, że mimo wszystko samony udane, bo było dużo elit. Niekoniecznie zrobiliśmy wszystkie postacie, które chcieliśmy. U astrologa no niestety zabrakło tej jednej kopii, ale ilość na pewno się zgadza. Także nie uznałbym tych samonów za jedne z najlepszych, najbardziej szczęśliwych, ale uznałbym je za udane. Także na koniec oczywiście Rufi chciałby pozdrowić swoją gildię, czyli legendary.pl. Legendary.pl, jak kto woli, czy żeby mówił po polsku, czy po angielsku, że tak powiem, wymowę. Także pozdrawia Rufi całą gildię. Ja też przy okazji pozdrawiam gildię. Także macie pozdrowienia wszyscy od naszej dwójki. Wszystkich pokażemy po kolei, standardowo. Hentai Manager, tutaj jakiś zboczuszek, że tak powiem. Także cała gildia ma pozdrowienia, jest jedno wolne miejsce. Raczej nie ma jakichś szczególnych tutaj wymagań, no bo zapraszamy do wspólnej gry i w sumie tyle. Mają Pikachu, więc polecam. Także cała gildia ma jeszcze raz pozdrowienia. A Tobie oczywiście dziękuję bardzo za możliwość zrobienia samonów na Twoim koncie po raz 4. Szkoda, że nie były jeszcze bardziej udane, no ale niestety tym razem wyszły po prostu ok. Może nie będę mówił, że przeciętnie, nie będę mówił, że słabo, wyszły ok. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, bo samony są lubiane i pomagają zawsze w rozwoju kanału. Mimo że są oglądane troszkę mniej niż kiedyś, no to i tak się fajnie przyjmują. Dziękuję Ci również za wspierającego, bo Rufi jest oczywiście wspierającym, także bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również wszystkim, którzy są obecni na premierze. Pozdrawiam Was wszystkich. Życzę Wam miłego, przyjemnego początku tygodnia, bo w sumie będzie ten film wrzucany w poniedziałek. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach. No i teraz pewnie siedzicie i myślicie sobie, znowu zapomniał o drzewku. No i w sumie macie całkowitą rację, bo owszem, zapomniałem o drzewku. Także ten fragment jest dogrywką, bo zrobiłem sobie samony, siedzę sobie zadowolony już właśnie, że już po samonach film nagrany, mogę montować. A tutaj nagle przypomniało mi się, że zapomniałem o drzewku, także wchodzimy do biblioteki, wchodzimy, pradawne drzewo, odbieramy, no i to był właśnie rezultat. Także raz, dwa, trzy, cztery, no oferta, 4, 5, no i mamy pradawne drzewko pokazane. Także teraz mogę iść spać, bo w sumie jest już późno, z czystym sumieniem. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. No i tym razem już naprawdę życzę Wam miłego tygodnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.